Cześć wszystkim, ja jestem Agnieszka, Litka i Krzysiu. Wspólnie chcieliśmy Wam opowiedzieć trochę o naszej społeczności, którą tworzymy, ale przede wszystkim i także zachęcić, żebyście do nas dołączyli i chcieli z nami rozmawiać. Ja będę to dobra. Tutaj przed nami jest cytat Steve'a Jobsa, bo przecież prezentacja nie mogłaby się odbyć bez Scotta i Steve'a Jobsa. Ale to, co chcemy powiedzieć tym cytatem, to tak naprawdę opowiedzieć, jak to się w ogóle stało, że my się spotkaliśmy i zrobiliśmy jakąś społeczność. A za chwilę się przedstawimy, powiemy parę słów więcej o sobie. I tak naprawdę to, co nas połączyło, to to, że pracujemy w mniej lub bardziej zwinnych środowiskach i o tej zwinności, czyli o tematyce agile, chcielibyśmy mieć z kim rozmawiać. Chcielibyśmy przede wszystkim dzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami oraz słuchać doświadczeń innych ludzi, żeby móc poznawać dobre praktyki, mniej dobre praktyki, uczyć się na czyichś innych błędach i innych przestrzegać przed naszymi błędami. I to, kim jesteśmy, to tak naprawdę entuzjastami tego, co robimy. I tyle. Poproszę następny slajd. A, no i pierwsza osoba, która się przedstawi, to jest Krzysztof. Jestem Krzysztof i od 10 lat programuję. Trochę od jakiegoś czasu jest robię w tym programie, czyli też Agile. I od 3 lata w Scrumie. To znowu ja. Ja od prawie czterech lat zajmuję się tematyką zwinności. Wcześniej, stąd tutaj mnie zna, więc wiele o sobie nie będę opowiadać. Wcześniej byłam Scrum Masterem, a teraz jestem trenerem Scrum i Agile i to, czym się zajmuję, to w zasadzie właśnie opowiadaniem o tym, jak tego Agile'a robić, jak się tym zajmować, jak robić to mniej lub bardziej dobrze. Ja jestem Agnieszka, od 5 lat pracuję jako tester oprogramowania. W Scrumie pracuję od 1,5 roku. Wcześniej pracowałam w takim typowym waterfallu, gdzie miałam swoje miejsce na test i tak dalej. Jak przyszłam do firmy, gdzie praktykujemy Scruma, bo nadal pracuję w Scrumie, przyznam Wam się szczerze, że byłam przerażona. Nie wiedziałam, kiedy testować, jak testować, na podstawie czego, user story, czarna magia. Zaczęłam zgłębiać temat i tak stwierdziłam, że to jest jednak coś, co daje pewną wartość firmom, jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i chciałabym się tym dzielić z Wami, a także na swoim przykładzie pokazać, że można zacząć pracę ze Scrumem w każdym momencie, niezależnie od tego, czy jesteśmy programistą, Scrum Masterem od początku, czy testerem, tak jak ja. I miejsce w naszej społeczności jest dla każdego. Dobra, dosyć o nas. Teraz może opowiemy, jest też kod, obiecamy. Dosyć o nas, opowiemy teraz, czym jest Agile4U. Tak naprawdę to jest społeczność ludzi, którzy chcą się spotykać, lubią to, co robią, lubią Agile. Widzimy potrzebę rozwoju Agile'a w Toruniu, ale także nie tylko, bo też w całym województwie, w Polsce. Chcemy się dzielić swoją wiedzą, ale także chcemy czerpać od innych. Chcemy się uczyć i rozmawiać. I tak naprawdę uważamy, że Agile jest fajny. Stąd kod. Tak naprawdę to jest dopiero początek naszej drogi. Zdajemy sobie sprawę, że dużo, dużo jeszcze przed nami i w kupie raźniej, tak? W kupie raźniej, więc naprawdę zachęcamy. Teraz tak opowiadamy, że to społeczność, że ojejku, że się tak zajęliśmy tą zwinnością i że tak ją lubimy, a być może część z Was, która tutaj siedzi na sali, pierwszy raz słyszy słowo Agile, a albo uważa, że za często słyszy słowo Scrum. Więc ja tak dosłownie w kilku słowach chciałabym opowiedzieć o tym, czym jest zwinność, czym jest Agile, żebyście mieli jakieś wyobrażenie o tym, co będziemy chcieli poruszać na spotkaniach społeczności, na którą Was właśnie chcemy zaprosić. No to przede wszystkim
Agile to jest taki sposób postępowania, który pomaga odpowiadać sobie na pytanie, po co coś robimy i żeby to, co robimy, po prostu było sensowne. Oprócz tego, jeśli korzystamy z dobrych praktyk zwinnych, to jest to odpowiedź na pytanie, w jaki sposób pracować. Czyli jeśli mamy cały wszechświat, świat informatyki, czy świat IT powiedzmy, pracę w firmie, w tej firmie pracę nad produktem lub projektem, no to nad tym produktem lub projektem można pracować na wiele różnych sposobów i to, co Agile daje, to jest właśnie zbiór takich pomysłów i sposobów, które można używać do tego, żeby budować sensowne i dobre i innowacyjne oraz konkurencyjne produkty. Innym, powiedzmy, inną metaforą, którą można opisać ten zbiór praktyk, to jest pewna rama postępowania określona przez 12 pryncypiów zwinności, tudzież 4 punkty manifestu Agile. Nie będziemy się wgłębiać w ten temat, dlatego że jeśli Was zachęcimy, mamy nadzieję przede wszystkim, że Was nie zniechęcimy naszym wystąpieniem, dlatego że to, co przede wszystkim chcemy zrobić, to stworzyć takie miejsce, gdzie będziemy sobie mogli właśnie porozmawiać i wymienić się wiedzą o praktykach zwinnych i właśnie o tej ramie, którą stosujemy lub chcielibyśmy stosować w swoich środowiskach pracy. A jeśli chcielibyśmy, a nam nie wychodzi, no to czemu nam nie wychodzi, co możemy zrobić, żeby nam wychodziło? Powiem też o problemach, które są i które Agile pomaga rozwiązać. Jest między innymi to, żeby dostarczać to, co faktycznie klient tak naprawdę chce, a nie myśli, że chce. Żeby też skończyć z takimi rzeczami jak przekraczanie czasu pracy, tak, albo pracy po godzinach, przekraczanie budżetu i żeby programista czy tester nie czuł się po prostu jak trybik, który nie ma wpływu na produkt, tylko że faktycznie wszyscy wpływają na produkt i polepszyć motywację do działania. Jak zarząd, tak? Po prostu faktycznie wpływ na wygląd produktu, który tworzymy. Mogę? Ja bym chciała jeszcze się odnieść do poprzedniego slajdu, jeśli mogę. Bo to, co Krzysztof powiedział, to jest jakby jedna strona medalu. Taka od strony ludzi w zespole, a można tak naprawdę rozpatrywać wiele aspektów, problemów, które dotykają organizacje. Sami wiecie, jak to jest u Was w firmach i gdzieś tam z mojej perspektywy pracy to jest przede wszystkim, czy w dużej mierze to są też problemy komunikacyjne, więc oprócz takich tematów frameworkowych, czy powiedzmy tematów ogólnych o tym, jak pisać user story, czy prowadzić produkt backlog, no będziemy chcieli rozmawiać, dzielić się wiedzą na tematy miękkie, czyli jak na przykład się komunikować z trudnym biznesem albo z trudnym nie biznesem, czyli tą stroną technologiczną, jak się dogadać i tak dalej. Ja? Tutaj chcieliśmy powiedzieć o tym, czym Agile może wspomóc te problemy, o których mówiła Litka z Krzysiem. Tak naprawdę w czym jest siła Agile'u? Czyli przede wszystkim w ludziach, w prostocie, w transparencji, w odpowiedzialności, w dawaniu feedbacku, w samoorganizacji. I o tym wszystkim będziemy chcieli mówić na naszych spotkaniach, rozmawiać o tym, uczyć się i wspierać. Jeszcze nie przyłączaj. Jeszcze tutaj staraliśmy się tak naprawdę przedstawić jak najwięcej takich buzzwordów, które gdzieś tam wokół zwinności się kręcą, żeby nakreślić mniej więcej tematykę. Dla osób, dla których Agile jest bliski, tudzież po prostu wiedzą, co to jest i z czym to się je, no to przypuszczam, że to są dość oczywiste słowa. Dla osób, które jeszcze nie znają zwinności, nie wiedzą, co to jest Agile, to są takie słowa, które można zahaczyć i tak naprawdę wpisując je w internet, to wchodzimy na taki bezkres wiedzy. Internetu.
Tak, od mety internetu, gdzie tak naprawdę jedna rzecz prowadzi do drugiej, druga do trzeciej i 1051 do 1052. Więc to, co chcę powiedzieć teraz, to żebyście się nie zrażali, jeśli widzicie tutaj słowo Scrum i feedback i mówicie sobie o nie, wychodzę. Po prostu chcemy pokazać, że na spotkaniach społeczności tak naprawdę nie będzie tematu, którego będziemy się bali, czy nie będziemy chcieli poruszać. Ze wszystkim będzie można przyjść. I to też się umówiliśmy, że ja opowiadam o tym slajdzie. No bo tak, opowiadamy wam tutaj ten agile, społeczność, w ogóle przyszła jakaś trójka oszołomów i o czymś tutaj mówią. I tak naprawdę co my chcemy? Chcemy przede wszystkim, żebyście zapamiętali, że taka społeczność jak Agile for You się utworzyła. Już oficjalnie jesteśmy na meetup.com, więc co jest w internecie, to istnieje. I żeby zacząć funkcjonować nie tylko we trójkę, ale w większym gronie, to chcielibyśmy was serdecznie zaprosić 22 czerwca na pierwsze spotkanie społeczności, takie już powiedzmy oficjalne, nieorganizacyjne. I chcielibyśmy na razie, żebyście sobie zaklepali tę datę, dlatego że miejsce spotkania i tematykę czy agendę podamy wkrótce na stronie właśnie meetupa. Za chwilę podamy link do tej strony. I jako że chcemy tworzyć społeczność, czyli raczej będziemy odchodzić od formuły wystąpienie plus networking, dlatego że już Meet IT jest w tej formule, JUK jest w tej formule, to my byśmy chcieli, żeby spotkania Agile for You były raczej nieformalne. Na przykład w przerwie Meet IT, albo po JUKu, albo jeszcze jakoś inaczej, albo na piwie, albo na trawie, albo na grillu. W sensie taki... Albo żeby... Dokładnie. I mamy takie pragnienie, żeby w myśl zwinności trochę sobie poeksperymentować, czyli poszukać odpowiedniej formuły, tak zwanej magic formuły, która będzie najlepiej odpowiadała potrzebom tej grupy społecznej, która się zbierze. Dlatego podajemy wam tak mało szczegółów, ponieważ liczymy na to, że jak się spotkamy 22 w takim gronie, jakie będzie chciało rzeczywiście rozmawiać już o agile'u, to wtedy sobie wykminimy, jak najlepiej jest się spotykać i w jaki sposób najlepiej jest to wszystko robić. A, no i to wszystko. Chyba, że ktoś jeszcze chce coś dodać? Nie, tak naprawdę to dziękujemy i... Zapraszamy na stronę meetup.com, łamane przez agile4u. Tam będziecie mogli znaleźć pierwsze informacje, które będziemy zamieszczać. I 22 czerwca zdecydujemy, co dalej tak naprawdę. Czy otwieramy sobie jakiś kanał na Messengerze, czy w jakikolwiek inny sposób się komunikujemy, albo jakkolwiek inaczej się z sobą będziemy po prostu spotykać. A teraz jeszcze byśmy bardzo chętnie odpowiadali na wasze pytania, posłuchali uwag albo jakichś komentarzy, które gdzieś tam się wam w głowie rodzą. Gdzie to podamy? Tak. A godzina to 18, myślę, że taka. Czy ktoś chciałby coś jeszcze wiedzieć, zanim zejdziemy ze sceny? Lub zostaniemy ściągnięci parasolem? Cześć. Skąd w ogóle pomysł, że będzie zainteresowanie w naszym regionie taką tematyką? Bo zakładam, że jest potrzeba, ale skąd wiecie, że będzie zainteresowanie? Nie wiemy. Dlatego robimy eksperyment, przychodząc tutaj do was, czyli potencjalnych zainteresowanych. I tak naprawdę, jeśli 22 spotkamy się we trójkę albo przyjdzie chociaż jedna osoba, to już będzie dobrze, bo nam zależy na tym, żeby się spotykać i rozmawiać, wymieniać wiedzą, doświadczeniem. Robić sobie, umawiać się na jakieś tam, powiedzmy, ćwiczenia, że możemy coś przetestować w warunkach laboratoryjnych, więc to tak naprawdę jest eksperyment z naszej strony. Trochę się wystawiamy tu przed was jak kaczki, bo może się okaże, że tak naprawdę będziemy nadal spotykać się we trójkę, ale jeśli ktoś siedzi sobie w domu albo w pracy i sobie myśli, kurczę, tak bym chciał porozmawiać o tym Scrumie albo o tym Agile'u, ale nie mam z kim, no to się tutaj wystawiamy właśnie, żebyście wiedzieli, że jest z kim.
Czy to odpowiedziało na twoje pytanie? To ja mam takie pytanie, mam wrażenie, mam nadzieję, że trochę trudniejsze. Bo przychodzi na te wszystkie spotkania, na których się często widzimy, czy to dżugi, czy to meetupy, czy podobne, w miarę zamknięta grupa, zamknięta w tym sensie, że w miarę te same osoby przychodzą. Macie jakiś pomysł, jak wyjść do tych osób, które powinny potrzebować czegoś takiego jak Agile, a nie do końca wiedzą, są zainteresowane? Swojego czasu miałam wystąpienie dla grupy Project Management Institute. To są osoby, które zajmują się waterfallem, chyba głównie. W sensie ja aż tak blisko nie jestem, ale chyba tak. I dla mnie to był w ogóle bardzo duży life changer, bo większość swoich aktualnych zleceń mam po tych spotkaniach, więc pewnie za jakiś czas będziemy mogli występować też gdzieś indziej. Na przykład dla PMI, albo dla, no nie wiem, takich zupełnie nietrywialnych, nie wprost przychodzących do głowy grup społecznych. Natomiast my... Poczty pantoflową wierzymy, nie? Tak. Wierzymy w marketing szeptany, czy tam pocztę pantoflową. I na razie najzwyczajniej w świecie chcemy zacząć ze swoimi, żeby móc pójść dalej po jakichś pierwszych doświadczeniach. A może są takie osoby, które myślą sobie, o, słyszałem coś o tym Agile, to takie fajne, może wybiorę się do nich na spotkanie i się czegoś dowiem. Czy takie osoby też mogą, czy jednak musi być jakiś poziom wiedzy, na przykład znać na pamięć manifest Agile? I to jest bilet wstępny. Nie, jak najbardziej, jeśli kogoś po prostu zainteresowały nasze facjaty i chciałby się dowiedzieć o tym, co to ten Agile jest, albo coś przeczyta w internecie i będzie chcieć dopytać, to jak najbardziej zapraszamy. Bo znam takie osoby, które zaczynają się tym interesować, ja im coś gdzieś tam półgębkiem powiedziałem przy piwie i rzeczywiście te osoby są zainteresowane. Bardzo liczę. Czy mogą rozwinąć to zainteresowanie na tych spotkaniach? Bardzo liczymy na to, że 22, jak się zobaczymy, to poznamy też właśnie potrzeby ludzi, czyli że będziemy mniej więcej wiedzieli, czy to jest głównie grupa takich wyjadaczy, że tak, po prostu trenujmy techniki na retrospektywę, czy coś na tej zasadzie, a czy to jest grupa, fajny ten Agile, w zasadzie o czym to jest, żebyśmy mogli dostosować komunikat. Też zależy nam na tym, żeby nie tylko samemu mówić, żeby właśnie nie tylko występować, ale przede wszystkim rozmawiać, czyli tak naprawdę będziemy testować różne formuły. Spotkamy się na piwie, jak będzie nas, nie wiem, czwórka, no to będziemy sobie gadać we czwórkę. Jak będzie nas dwunastka, to pewnie się podzielimy na mniejsze grupki. Może będą takie, będzie kilka tematów i jedna grupka będzie chciała rozmawiać o tym, druga o czymś innym, trzecia tylko pić piwo, na przykład. Tak więc zapraszamy tak naprawdę wszystkich i naprawdę cały czas podkreślamy, że to nie jest jakieś takie nasze, nie jesteśmy właścicielem tej społeczności i teraz to jest jakiś elitarny klub, którego wjazd mają tylko ci, co znają manifestację na pamięć, tylko my chcemy być gospodarzem jakiejś imprezy, a to tak naprawdę od gości zależy, jak ta impreza wyjdzie.